Dzień dobry, Magdalena Marszałek. Zapraszam na poniedziałkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. W dzisiejszym serwisie opowiemy o problemach z iglicą na wieży katedry, która trafiła do ponownej renowacji. Nie było złota, było złoto mineralne. Cała powierzchnia zwieńczenia tych elementów została wykonana złotem mineralnym. Doposażeniu Gminnego Centrum Kultury, które powstało w Kłodawie. Cieszę się bardzo, że będę mogła ten obiekt oddać wreszcie do użytkowania dla mieszkańców. A także o wizycie Roberta Biedronia w Gorzowie. Pełna sala entuzjazmu. To pokazuje, że karty nie zostały jeszcze rozdane. Wydawało się, że remont na szczycie katedry został zakończony, kiedy na wieży pojawiła się odnowiona iglica. Została jednak szybko zdjęta, ponieważ jej wykonanie budziło zastrzeżenia konserwatora zabytków. Okazało się, że szczyt wieży świątyni był pokryty złotem mineralnym, a nie zwykłym, tak jak to było przed pożarem. Dlatego też iglica trafiła do ponownej renowacji. Jakość prac budziła nasze zastrzeżenia. Po konsultacji z Urzędem Wojewódzkim Ochrony Zabytków z Legaturą w Gorzowie Wielkopolskim uznaliśmy, że należy powtórzyć te prace, wykonać je w sposób właściwy, technologią zgodną z obiektem zabytkowym. Nie było złota, było złoto mineralne. Cała powierzchnia zwieńczenia tych elementów została wykonana złotem mineralnym, co jest niedopuszczalne. Pierwotnie było złoto, złoto powinno wrócić w różnej postaci, albo w formie galwanicznej, być może metodą ogniową, być może też z płatków złota, jednakże powinno pojawić się złoto, które było. Ciężka nasza praca i ważne, żeby zwieńczyć ją wyjątkową jakością prac właśnie przy tych elementach zdobniczych, wieńczących całą wieżę, która z daleka powinna błyszczeć w słońcu każdego dnia. W związku z tym wyjątkowa jakość obowiązuje nas wszystkich, również podwykonawców, także staramy się o mistrzowskie zakończenie prac. Kończymy badania archeologiczne w prezbiterium. Chcemy tam zacząć szykować się do pracy przy posadzce, co umożliwi nam również wykonywanie posadzki, odtwarzanie posadzki w nawie głównej i w nawach bocznych. Czekamy na dobrą pogodę, aby ruszyć z pracami na elewacji prezbiterium, bo to jeszcze przed nami. No i wieża, zwieńczenie hełmu wieżowego, powrót iglicy. Dobiega końca jedna z największych inwestycji w gminie Kłodawa. To budowa Gminnego Centrum Kultury. Wart prawie 7 milionów złotych obiekt powstał tuż nad jeziorem i niebawem swoje miejsce znajdzie w nim między innymi nowoczesna biblioteka, sala koncertowa, salka konferencyjna oraz świetlica. Obecnie trwa wyposażanie budynku w niezbędne urządzenia, sprzęty i meble. Jesteśmy na końcówce prac odbiorowych. Cieszę się bardzo, że będę mogła ten obiekt oddać wreszcie do użytkowania dla mieszkańców, sympatyków i Kłodawy, i gminy Kłodawa. Obiekt jest naprawdę na miarę tych czasów. Mamy tutaj parę sal, biblioteka, gminny ośrodek kultury. Nazwaliśmy ten obiekt generalnie Gminnym Centrum Kultury, bo wszystkie te instytucje tutaj niejako będą zgromadzone. Jesteśmy na ostatniej prostej. Po wyborze wykonawcy, który wykonał tutaj wszystkie prace, dokonaliśmy wyposażenia. W tej chwili będziemy przenosić wszystkie jednostki, które tutaj się znajdą, czyli cały sprzęt tych jednostek, a w budynku znajduje się wiele pomieszczeń, które będą służyć naszym mieszkańcom. Przede wszystkim jest jedna duża sala koncertowa, jest jedna sala duża konferencyjna, jest pomieszczenie dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, jest pomieszczenie dla Gminnego Centrum Kultury, czyli to są pomieszczenia, w których będą pracownicy mieli swoje tutaj miejsce pracy, jest sala rehabilitacyjna, jest duża sala multimedialna, która się znajduje w sąsiedztwie biblioteki, więc tutaj też głównym takim miejscem, które będzie wykorzystywane przez mieszkańców, będzie nasza biblioteka gminna, która się tutaj znajdzie swoją nową lokalizację. Liczymy na bardzo ciekawą, szeroką ofertę kulturalną, zarówno ze swojej strony, jak i Gminnego Ośrodka Kultury. Będziemy planowali tutaj bardzo szeroki program artystyczny. Liczymy, że już od marca Centrum tutaj Kultury ruszy. Liczymy właśnie na różne spektakle kulturalne, koncerty. Mamy nadzieję właśnie, że dzięki nowemu obiektowi nasza Kłodawa tutaj pod względem kulturalnym będzie tętnić życiem. Prace projektowe trwały dużo, dużo wcześniej, ale w 2017 roku podpisaliśmy umowę z wykonawcą na prace budowlane. W grudniu 2019 roku udało nam się odebrać ten budynek. W tej chwili kończymy już wyposażać ten obiekt w meble i niezbędne wyposażenie.
Całość inwestycji wyniosła około 6 900 000 netto. Otrzymaliśmy dofinansowanie na tą inwestycję z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. My jesteśmy tutaj w ramach obowiązkowej kontroli, która wiele dni temu została do nas zgłoszona. Jest nam przyjemnie, że możemy oglądać ładny obiekt, jeden z niewielu tego typu, a może i jedyny w zachodniej Polsce. Co tak wyróżnia ten obiekt na tle innych? Jego charakter i lokalizacja. Właśnie nad pięknym jeziorem, przy ścieżce. Nieduża odległość od miasta średniej wielkości. Także naprawdę jest tutaj pięknie i z pewnością będzie wykorzystywany należycie do celów, którym ma służyć. Park Siemirackiego w Gorzowie przeszedł prawdziwą metamorfozę. Nowe oblicze zyskał dzięki wartej ponad 6,5 miliona złotych rewitalizacji. W jej ramach wyremontowane zostały alejki spacerowe, które mają teraz nową nawierzchnię i oświetlenie. Przy ścieżkach pojawiły się ławki oraz kosze na śmieci. Zagospodarowane zostały także nowe miejsca służące aktywności i rekreacji. To stanowiska do ćwiczeń gimnastycznych czy zabaw dla dzieci. Poza tym odnowione zostały punkty widokowe przy schodach donikąd oraz na Kozaczy Górze. Przy wejściu do parku znajduje się jego dokładny plan, a na rozwidleniach stanęły drogowskazy, które pokazują przebieg szlaków pieszych i rowerowych. Oficjalne otwarcie parku zaplanowano na początek maja. Prace przy budowie Centrum Edukacji i Biznesu w Gorzowie idą pełną parą. Najpierw wyburzone zostały niektóre ze znajdujących się tam obiektów oraz mur oddzielający teren dawnego szpitala od strony ulicy Teatralnej. Obecnie trwają prace rozbiórkowe w budynkach znajdujących się bezpośrednio przy ulicy Szpitalnej. Budowa centrum ma potrwać do końca sierpnia przyszłego roku. Swoje miejsce znajdzie tam m.in. zespół szkół mechanicznych, zespół szkół budowlanych i samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Koszt inwestycji to ponad 100 milionów złotych. Kiedy będzie gotowy drugi wjazd na osiedle europejskie? Pytają o to mieszkańcy, a magistrat odpowiada, że w tym roku nie ma pieniędzy na zrealizowanie tej inwestycji. Nowe rondo powstało podczas rozbudowy ulicy Myśliborskiej. Docelowo miało połączyć ją z ulicą Londyńską oraz być drugim wjazdem na to wciąż rozwijające się osiedle. Wykonawca wybudował nawet zjazdy na osiedle, a dokończeniem zadania miało zająć się miasto, które póki co przygotowało dokumentację projektową. Urzędnicy przekonują, że nowa droga na osiedle europejskie zostanie wybudowana, jeżeli w kolejnych latach znajdą się wolne środki w budżecie. Robert Biedroń odwiedził w niedzielę Gorzów. Kandydat na prezydenta Polski spotkał się z mieszkańcami, a następnie wziął udział w otwarciu biura poselskiego Anity Kucharskiej-Dziedzic. Wszystko w ramach kampanii prezydenckiej, która niebawem ruszy pełną parą. Wiele mnie łączy i coraz więcej mnie łączy z Gorzowem. Tym razem przyjeżdżam jako kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wokół którego zawiązywane są komitety Biedronia. Takich komitetów powstało już 270 w Polsce. To jest ruch obywatelski, który będzie wspierał te wszystkie sprawy, o które walczyłem, walczę i walczył będę, także podczas tej nadchodzącej kampanii prezydenckiej. Chciałbym, żeby ten ruch przerodził się w przyszłości także jako zaplecze intelektualne, dyskusyjne dla tej postępowej części polskiego społeczeństwa. Tak jak dzisiaj prawica ma swoje kluby Gazety Polskiej, jak ma różne środowiska wspierające, ja chciałbym, żeby komitety Biedronia były także takimi wulkanami energii po stronie postępowej. Połączyliśmy trzy różne pokolenia i te trzy różne pokolenia dzisiaj były obecne. To, że są młodzi ludzie, jest na pewno zaskoczeniem w polityce. To, że tyle młodych ludzi przychodzi na spotkania ze mną, jest ewenementem w ogóle w polityce i cieszę się bardzo, bo powinniśmy przede wszystkim, pamiętając o przeszłości, rozmawiać o przyszłości, a przyszłość budujemy właśnie dla tych młodych, kolejnych pokoleń. Pełna sala, entuzjazm. To pokazuje, że karty nie zostały jeszcze rozdane w tej grze i że wszystko się może wydarzyć. W nocy z soboty na niedzielę na rondzie w Strzelcach Krajeńskich doszło do nietypowego i bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Mężczyzna wyrwał znak drogowy, zatrzymał na rondzie samochód ciężarowy i zaczął uderzać metalową rurą w pojazd. Został zatrzymany przez policję i przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Gorzowie.
mężczyzna zachowywał się agresywnie, wyrwał z ziemi znak drogowy, tablicę drogową i miał rzucić w szybę kabiny pojazdu ciężarowego. Tam na miejsce pojechali policjanci, udało się tego człowieka szybko zatrzymać z uwagi na jego nietypowe zachowanie. Został przewieziony w asyście policjantów do szpitala przy ulicy Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim. Też z tą sprawą łączymy dwie inne. Chwilę wcześniej ten człowiek miał dopuścić się krótkotrwałego użycia pojazdu i zatankować ten samochód na jednej ze stacji, nie płacąc za to paliwo. W całym 2019 roku policjanci z naszej komendy nie interweniowali, nie przeprowadzali żadnej interwencji z udziałem tego człowieka. Jedyne interwencje miały miejsce właśnie 25 stycznia i w nocy. Ty w tej chwili przebywa w szpitalu, no i najbliższe dni tam spędzi. Też wiemy, że przez te najbliższe dni nie będziemy mogli z nim wykonać żadnych czynności procesowych. To już wszystkie informacje, jakie dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.